Nazywam się Olia Wróblewska i przedstawię fragment Małego Księcia autorstwa Antoine'a de Saint-Exupéry. W ten sposób mały książę oswoił lisa. A gdy godzina rozstania była bliska, lis powiedział: ach, będę płakać! To twoja wina, odpowiedział mały książę. Nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił. Oczywiście, odparł lis. Ale będziesz płakać? Oczywiście. A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? Zyskałem coś ze względu na kolor zboża, powiedział lis, a później dorzucił. Idź jeszcze raz zobaczyć różę. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobił ci prezent z pewnej tajemnicy. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami. Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości, powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. Róże bardzo się zawstydziły. Jesteście piękne, lecz próżne, powiedział im jeszcze. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przychodniowi podobna do was, lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem, ponieważ ją przykrywałem kloszem, ponieważ ją właśnie osłaniałem, ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę, z wyjątkiem 2 czy 3, z których chciałem mieć motyle, ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwalań się, a czasem jej milczenia, ponieważ jest moją różą. Powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, odpowiedział lis. A oto mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za twoją różę. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Dziękuję za uwagę. Usłyszałam, jak za moimi plecami otwierają się przesuwane szklane drzwi. Odwróciłam się. To był Augustus ubrany w spodnie khaki i koszulę w kraty z krótkimi rękawami. Otarłam twarz i uśmiechnęłam się. Cześć! Powiedziałam. Chwilę trwało, zanim udało mu się usiąść na ziemi obok mnie. Wykrzywił się. Gdy w końcu niezbyt wdzięcznie wylądował na tyłku. Cześć. Odpowiedział. Zerknęłam na niego, ale on spoglądał w głąb ogródka. Rozumiem, co masz na myśli. Wyznał, obejmując mnie. To cholernie smutna huśtawka. Położyłam mu głowę na ramieniu. Dzięki, że przyjechałeś. Zdajesz sobie sprawę, że trzymając mnie na dystans, nie zmniejszysz mojego uczucia do ciebie? Nie? Wszelkie wysiłki, by uchronić mnie przed tobą, skazane są na porażkę. Dodał. Dlaczego? Dlaczego w ogóle mnie lubisz? Nie dość się wycierpiałeś? Zapytałam, myśląc o Karolinie Mathers. Gus nie odpowiedział. Obejmował mnie tylko, a ja czułam siłę jego palców na lewym ramieniu. Musimy coś zrobić z tą cholerną huźdawką, oznajmił. Mówię ci, to 99% problemu.
Gdy już całkiem się uspokoiłam, wróciliśmy do domu i siedliśmy tuż obok siebie na kanapie, z laptopem do połowy na jego sztucznym kolanie i do połowy na moim. Wszedł na stronę o nazwie Za darmo bez haczyków, gdzie można zamieszczać ogłoszenia o rzeczach, które chce się oddać. Zaczęliśmy razem tworzyć. Nagłówek? Zapytał. Huśtawka poszukuje domu, podpowiedziała mu. Rozpaczliwie samotna huśtawka potrzebuje kochającego domu, poprawił. Samotna, nieco pedofilska huśtawka pragnie dziecięcych tyłeczków. Rozwinęłam temat. Wybuchnął uśmiechem. Właśnie dlatego. Co? Właśnie dlatego cię lubię. Wiesz, jak rzadko można spotkać atrakcyjną dziewczynę, która tworzy przymiotnikową wersję słowa pedofil? Tak cię pochłania bycie sobą, że nie masz nawet pojęcia, jaka jesteś nadzwyczajna. Głęboko odetchnęłam przez nos. Zawsze brakowało mi powietrza. Ale w tym szczególnym momencie było to wyjątkowo odczuwalne. Pisaliśmy ogłoszenie razem, poprawiając się nawzajem w trakcie. W końcu zdecydowaliśmy się na następującą wersję. Rozpaczliwie samotna huśtawka poszukuje kochającego domu. Huśtawka ogrodowa, porządnie zużyta, lecz o zdrowej konstrukcji szuka nowego domu. Twórz wspomnienia ze swoim dzieckiem lub dziećmi, aby pewnego dnia spojrzały na ogród i poczuły sentymentalny ból równie dotkliwy jak ja dzisiejszego popołudnia. Wszystko jest kruche i ulotne, drogi czytelniku. Lecz z tą huśtawką twoje dziecko zostanie wprowadzone we wzloty i upadki ludzkiego życia. Łagodnie oraz bezpiecznie. Być może przyswoi sobie również najważniejszą lekcję. Nieważne, jak mocno się odbijesz. Nieważne, jak wysoko wzlatujesz. Nigdy nie uda ci się zrobić pełnego obrotu. To była moja pierwsza w życiu burza śniegowa. Chociaż widziałam śnieg podczas rzadkich wizyt w tych górach, nigdy przedtem nie widziałam, jak pada. A padał jak noc długa. W końcu wszyscy zasnęliśmy. Spałam niezbyt mocno z powodu gwałtownych porywów wiatru, które trochę mnie niepokoiły. Rano uświadomiliśmy sobie powagę naszej sytuacji. Chata była położona powyżej terenu, regularnie oczyszczanego przez pługi śnieżne. Na naszym odizolowanym odcinku drogi padający gęsto śnieg pokrył wszystkie samochody i jezdnię białą kołdrą, piękną, lecz lodowatą. Nawet my, nowicjusze, wiedzieliśmy, że niemożliwe jest oczyszczenie drogi. Mężczyźni przekopali ścieżkę do samochodów i omietli je, lecz byliśmy beznadziejnie daleko, odcięci od drogi. Lękliwie spoglądaliśmy po sobie. A co jeśli? Mieliśmy dość żywności na jeszcze jeden posiłek, lecz nie więcej. Myśl o tym, że moglibyśmy zostać zasypani przez śnieg, przeraziła nas. Byłam jedyną chrześcijanką w naszej grupie, dlatego zaczęłam się cicho modlić o Bożą opiekę i o to, by przysłał pług do naszego obozu. Biorąc pod uwagę odosobnienie, spełnienie mojej modlitewnej prośby byłoby naprawdę zdumiewające, lecz nie ustawałam, aż do chwili, gdy poczułam spokój, który może dać tylko Bóg. Pozostali niepokoili się coraz bardziej i zerkali nerwowo na zachmurzone niebo i nieprzejezdną drogę. Śnieg wciąż padał równomiernie i cicho. Zajęliśmy się oczyszczaniem i pakowaniem rzeczy do odśnieżonych samochodów,
którymi mieliśmy nadzieję zjechać w dół. Jakiś czas potem usłyszeliśmy cudowny dźwięk, który wesoło przebijał się w ciszy padającego śniegu. Ciężki pług wtaczał się sapiąc na nasze wzgórze. Kierowca powiedział do nas: nigdy wcześniej nie wjeżdżałam tak wysoko, lecz ciągle słyszałam, jak coś w głowie mówi mi: jedź dzisiaj na szczyt. No i jestem. Słowo anioł oznacza zwiastun wysłany, by spełnić wolę Boga. Nigdy nie widziałam anioła, lecz czułam, że kierowca, który przybył do nas na polecenie Boże, jest naszym osobistym śnieżnym aniołem. To niebieski Ojciec, który widzi wszystko i odpowiada na wszystkie potrzeby z cierpliwością i wielką troską. Kiedy liderki naszego obozu pakowały artykuły kuchenne, jedna z nich zagadnęła mnie. Zastanawia mnie, co sprawiło, że kierowca pojechał tak daleko. Uśmiechnęłam się tylko i powiedziałam: modliłam się o to. Cześć, nazywam się Nikola Sierzputowska, uczęszczam do szkoły podstawowej w Kożuchach i chodzę do klasy 8. Dziś wam przeczytam Księżniczka z ogłoszenia. W pewnym bloku na 29 piętrze mieszkali sobie król, królowa i królewicz. Król codziennie chodził do pracy do pałacu. Królowa krzątała się po kuchni i robiła królewskie obiady. A królewicz przez cały dzień siedział przed telewizorem i pstrykał pilotem. W końcu król i królowa mieli już tego dość. Czemu znaleźć żonę? Powiedział król. Może wtedy przestanie bez przerwy gapić się w telewizor. Już o tym pomyślałam, powiedziała królowa. Rozkleiłam ogłoszenie na przystanku i na klatkach schodowych. Ale to musi być prawdziwa księżniczka, przypomniał jej król. Wszystkie inne się nie dają. Wiem, uśmiechnęła się królowa. Nic się nie martw. Ma swoje sposoby, żeby sprawdzić, która księżniczka jest prawdziwa, a która nie. Czekali, czekali, ale jakoś nikt się nie zgłaszał. Może nie ma już na świecie prawdziwych księżniczek, martwił się król. Ależ są, zaśmiała się królowa. Poczekaj jeszcze tylko trochę, a sam zobaczysz. I rzeczywiście, jeszcze tego samego wieczora zadzwonił domofon. Jestem księżniczką, powiedział drżący głosik. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Okropnie zmokłam i zmarzłam. Chyba zaraz zemdleję. Już cię otwieram, kochanie, powiedziała królowa. Prosimy na górę. Czeka na ciebie gorąca kąpiel i ciepłe łóżko. Księżniczka przywitała się grzecznie, wykąpała się i nie umyła po sobie wanny. Zjadła kolację i nie zmyła po sobie naczyń. A potem poszła spać i rano nie pościeliła po sobie łóżka. Przepraszam, powiedziała, ale ja nie umiem robić takich rzeczy. Nikt mnie tego nie nauczył. No widzisz, powiedziała królowa do króla. Od razu widać, że jest prawdziwą księżniczką. Nic nie umie. W tej samej chwili do pokoju wszedł królewicz. O rety! Zawołał. Skądżeście wytrzasnęli taką ładną dziewczynę? Ona jest prawdziwa? Czy z telewizji? A można się w nią ożenić? I ożenił się. Żyli długo i szczęśliwie. Królewicz nie miał czasu siedzieć przed telewizorem, bo musiał chodzić do pracy. A księżniczka, jak tylko została królową, od razu się wszystkiego nauczyła. Bo księżniczki nie umieją nic robić, a królowe – wszystko. A może było całkiem inaczej, ale to już zupełnie inna bajka.